wykonałeś kawał dobrej roboty, no chciałeś zobaczyć, jak to życie tutaj wygląda od A do Z, no to nie widzę najmniejszego problemu, możesz zostać na noc. Ale czy ty słyszysz, co tam się dzieje z psami? No, te psy cię też zapraszają chyba najwyraźniej. Mieliśmy tutaj takie historie z wilkami. Podchodziły wilki? Tak, tak, tak. Ale właśnie przez to, że mamy, a w zasadzie dzięki temu, że mamy tyle tych psów, nigdy nasze krowy nie zostały zaatakowane, podczas gdy często się zdarzało tak, że wilki schodzą do wsi i tam kilku gospodarzom zagryzły cielęta. Dla wilków jest to jednoznaczny sygnał, że ten teren jest zajęty przez inną sforę. Chyba próbują mnie przestraszyć, ale ja się nie dam. Trzeba umyć ręce przed kolacją. Aż... Jak po każdej czynności tutaj nie obskrobujemy, tylko myjemy. No i jestem. Widzę, że jesteś zmęczony trochę już, co? No długi dzień. Długi, no. No bo wstałem gdzieś przed piątą, a teraz jest pół ósmej. Ale podobno nie masz problemu z takim porannym wstawaniem. No nie. Mieszkanie w jurcie, gdzie ta izolacja od zewnętrznego świata jest, można powiedzieć, taka trochę symboliczna. Czujemy, jak wieje wiatr, bo to płótno daje sobie poznać tego namiotu i słyszymy bardzo wyraźnie krople deszczu. Ten kontakt z naturą jest wręcz namacalny. No więc ta natura, która nas otacza, wpływa na to, jak żyjemy, kiedy wstajemy, kiedy kładziemy się, co robimy, czy możemy dane rzeczy wykonać, czy nie. No to, kochani, regeneracyjny posiłek przed snem. Przepraszam, bo tak się zastanowiłam, czy macie stół. Nie macie stołu? Nie, nie mamy, to tak jest nasz stół. Tak? Tak sobie się. Na drugim stole siedzi Grzegorz, nie wiem, co to za maniery. czyli zawsze na krzesełkach? Tak. Marzenie miejsca na kanapie. A, dobra. W najśmielszych snach nie przypuszczałam, że to będzie taki niesamowity dzień, niezwykły. Mam wrażenie, że jak w grze komputerowej przechodzę kolejne etapy i stopnie wtajemniczenia.